Hej, jestem Maciejem, opowiadającym o Data Lost Prevention. Przyszedł czas na drobne podsumowanie mojego opowiadania o TruNAS, które w zasadzie powinno być wstępem do zabawy z TruNAS. Jak dobrze dobrać hardware na pierwszy TruNAS, czyli co warto obejrzeć, zanim zaczniemy kupować czy planować cokolwiek, na co warto zwrócić uwagę, jakie elementy są ważne i dlaczego, ale chyba co ważniejsze, na co nie warto wydawać kasy w pierwszym TruNAS. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage spod znaku open source, jakim jest TruNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania RODem spod znaku TruNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. Ten materiał jest o tym, jak zabrać się za wybór sprzętu pod pierwszy serwer TruNAS. Niekoniecznie najszybszy, niekoniecznie kuloodporny, ale działający i w pełni funkcjonalny TruNAS jako podstawa elementarna naszego Data Lost Prevention. Wspomnę tylko, że raczej skupię się na rozwiązaniach budżetowych, no i pamiętajcie, że to podsumowanie jest w pełni subiektywne, na pewno nie można go brać jako uniwersalną instrukcję, lecz bardziej jako zestaw wskazówek wynikających z naszego doświadczenia. Jako sprzęt do laboratorium czy na pierwszy TruNAS zdecydowanie dobrym pomysłem jest używany serwer. To znacząco zredukuje koszty. Kilkuletni serwer to naprawdę dobry pomysł i zdecydowanie powinien posłużyć kilka lat. Oczywiście, że to tylko urządzenie i zawsze może się coś popsuć, ale nie bójcie się używanych serwerów. W pełni sprawny serwer mający 10 lat i zdecydowanie więcej to naprawdę nie jest wyczyn. Płyty główne, RAM, procesory, karty sieciowe to są raczej rzeczy, które potrafią długo służyć. Trochę częściej psują się zasilacze, ale i one na ogół pracują długimi latami. Podkreślam, cały czas mówimy o rozwiązaniach serwerowych, a nie o komputerach konsumenckich. Inaczej sprawa się miewa z dyskami. Tak, w wypadku samego serwera naprawdę możemy sobie pozwolić na ustępstwa kosztem na przykład wydajności lub czasem nawet bez utraty wydajności. Tak, absolutnie nie tyczy się to dysków. Tutaj oszczędności kończą się często kłopotami. Jeśli planujecie używać NAS przynajmniej kilka lat, to zawsze nowy zestaw dysków i absolutnie pod żadnym pozorem nie kupujcie do NAS talerzowych dysków konsumenckich. Takie dyski w NAS potrafią padać jak muchy już po kilku miesiącach. Minimum, które bym zalecał, to są na przykład WD Redy lub Seagate Iron Wolf. Producenci dają na nie 3 lata gwarancji i po prostu praktycznie zawsze tyle wytrzymują. Serie WD Red Pro i Seagate Iron Wolf Pro mają 5 lat gwarancji, no ale są już wyraźnie droższe. Jeśli interesują Was szczegóły na temat doboru dysków, zapraszam do materiału TruNAS, jak dobrze dobrać dyski do ZFS w opisie w materiale. Jeśli chodzi o procesor, to na budżetowy początek do kilku dysków, do podstawowej funkcjonalności praktycznie każdy procesor będzie ok. Nawet jakieś półleniwe 4 rdzenie jakiegoś Intel Xeon powinny wystarczyć. Celem minimum jest, żeby w procesorze była obsługa PCI 3.0 i RAM DDR3. Naprawdę nic fikuśnego. Jak uda się kupić jakieś 8 rdzeni, to w praktyce na większości zastosowań powinno być ok. 10 i więcej rdzeni, czy podwójny procesor, to już są rzeczy do ciężkiej pracy. Jeśli planujecie szyfrowanie dysków lub tworzenie połączenia VPN bezpośrednio na serwerze, zadbajcie o wsparcie instrukcji ASNI w procesorze. Kiedy warto wydać więcej na procesor? Jeśli planujecie wykorzystywać dodatkowe funkcjonalności ponad standardowe funkcje dysku sieciowego. Jeśli planujecie używać aplikacji, na przykład Nextcloud lub inną, będziecie drenowali zasoby CPU, to okaże się, że będzie to działało wolniej. Ale tutaj tak naprawdę zaczynamy wymagać od naszego NASa, żeby był serwerem aplikacji, więc zrozumiałe, że będzie potrzeba coś więcej niż minimalny procesor.
Dodatkowo, jeśli planujecie deduplikację zasobów danych, to ona też wymaga zasobów CPU. Każdy zapis na dysku wymaga sporo pracy porównania, czy taki kawałek już jest, czy go u nas nie ma. Pamiętajcie jednak, że mocniejszy procesor to większa moc. Większa moc to więcej prądu i wyższe rachunki. Dodatkowo wydziela się więcej ciepła, które trzeba jakoś odprowadzić, więc podwyższa się temperatura i też wentylatory dają więcej hałasu. Jeśli chodzi o RAM, to na sam domowy serwer 8 GB powinno spokojnie wystarczyć, choć zalecane jest minimalna wartość 16 GB. Pamiętaj, że sercem i dużą zaletą TrueNAS jest system plików ZFS. Hasłem roboczym ZFS jest im więcej RAMu, tym lepiej. Oczywiście żartuję. Więcej ZFS jest w materiale TrueNAS ZFS, dlaczego jest fajny. Link w materiale. W dużym skrócie, jeśli nasz serwer plików ma mocno obciążony, jest mocno obciążony powtarzającymi się odczytami tych samych danych, to są one serwowane z pamięci RAM zamiast z dysku, co jest olbrzymim przyspieszeniem w wypadku obciążonego serwera. Jednak w wypadku serwera domowego plików dla kilku użytkowników przy dodaniu dodatkowego RAM różnica raczej nie będzie duża, może być nawet niezauważalna. Więc bez konkretnych powodów raczej nie warto dokładać RAM. Jeśli jednak będziecie chcieli wykorzystywać TrueNAS nie tylko jako serwer plików, postanowicie wykorzystywać dodatkowe funkcjonalności, jak wspomniany wcześniej Nextcloud, PyHole, czy żeby Wam służył jako serwer Minecrafta, tak, to też jest wykorzystywana często funkcjonalność, czy coś całkowicie innego, wtedy na pewno warto pomyśleć, żeby dodać RAMu, żeby było go więcej niż 8 GB. Bardzo, ale to bardzo szacunkowo możemy przyjąć, że serwer pod TrueNAS do domu to 8 lub 16 GB RAMu. Serwer dla małej, średniej firmy kilkunastu osób do kilkunastu użytkowników to powiedzmy do 32 GB RAM. Dla większych rozwiązań 64, 128 i więcej, jeżeli przypadki są naprawdę ciężkie, naprawdę przewidziane do ciężkiej pracy. Odnośnie doboru samego RAM, pamiętajcie, że różnica w czasie dostępu do danych między dyskiem a RAM jest dużo, dużo większa niż między różnymi rodzajami RAM. A wniosek z tego taki, że lepiej kupić więcej wolniejszego RAM niż wykosztowywać się na szybsze kości RAM. Ostatnia kwestia odnośnie RAM to korekcja błędów ECC. ZFS posiada funkcjonalność self-healing, która sprawia, że poprawność danych przy każdym odczycie z dysków jest sprawdzana i poprawiana, jeżeli cokolwiek było nie tak. Opowiadam o tym również w materiale TrueNAS ZFS, dlaczego jest fajny. Oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich potencjalnych błędów z przekłamaniami bitów, ale ich sporą część, więc jeśli mielibyście dokładać dodatkowe pieniądze na kości RAM posiadające ECC, to w wypadku budżetowych rozwiązań nie ma takiej konieczności. Dobór płyty głównej będzie wynikał z rodzaju procesora i rodzaju RAM, jaki kupiliśmy. Płyta główna raczej nie będzie w żadnym momencie wąskim gardłem, jeżeli chodzi o osiągi naszego serwera plików. Warto pamiętać, że płyta główna powinna obsługiwać PCI 3.0, zwłaszcza jeżeli przyjdzie nam do głowy podłączanie szybszych kart sieciowych, np. 10 gigabitów. Jako bonus niech posłuży funkcja IPMI lub podobna, która służy do zarządzania serwerem, nawet jeśli ten serwer jest wyłączony. W jakiejś formie praktycznie wszystkie płyty serwerowe mają podobną funkcjonalność. Ponieważ TrueNAS lubi, powinien mieć bezpośredni dostęp do dysków, zwróć uwagę, czy płyta czasem nie ma jakiegoś domyślnego RAID, który nie daje się ominąć. Niektóre płyty serwerowe tak mają i wtedy trzeba dokupowywać oddzielny sterownik do dysków. Sterownik do dysków na płycie powinien mieć funkcję tak zwaną HBA, która pozwala na bezpośredni dostęp przez system do dysków z pominięciem RAID lub jakiegokolwiek innego lub jakiejkolwiek innej funkcjonalności, która tu po prostu nie jest potrzebna. Dobra nowina, najprostsze płyty na ogół nie mają wymyślnych sterowników dysków.
Zwróćcie też uwagę na ilość portów do podłączenia dysków i oczywiście co to za porty, bo pewnie na przykład 4 porty SAS do dysków znajdziecie wszędzie, ale już więcej innych portów może być już problem znaleźć. Z rzeczy już nie tańszych, ale wartych rozpatrzenia jest gniazdo na 2 dyski NVMe prosto na płycie głównej. No dobra, faktycznie na grudzień 2023 nie znajdziecie za wielu budżetowych używanych płyt serwerowych ze złączami M2 pod dyski NVMe, ale są one niewiarygodnie szybkie, dlatego o tym wspominam. Ważną rzeczą jest ilość portów PCI, ponieważ w każdy port możemy włożyć dodatkową kartę sieciową, na przykład 10 gigabitów, jeżeli będzie nam potrzebna, lub co może być równie interesujące, możemy tam włożyć dyski NVMe przez odpowiednią przejściówkę, co uwalnia nas od szukania droższych płyt ze złączem M2 na te właśnie dyski. Jeśli już macie to nieszczęście, że wasza płyta nie posiada funkcji pass-through, czy też tak zwanej HBA mode, lub po prostu chcecie podłączyć więcej dysków, wtedy szukajcie sterowników właśnie z funkcją pass-through lub HBA. Nie ma sensu dokupowywać fikuśnych sterowników, bo ich zalety nie będą w żaden sposób wykorzystane. Jedynym celem takiego sterownika do dysków jest dać systemowi bezpośredni dostęp do dysków. Co do podłączenia naszego TrueNAS do sieci. Do domu pewnie wystarczy nam najprostsze połączenie, chociażby 1 gigabit. Zwłaszcza, że i tak pewnie korzystacie z danych przez Wi-Fi, więc 1 giga nie będzie wąskim gardłem. Dla bardziej wymagających będziemy potrzebowali pewnie jakieś 10 gigabitów już obecnego na płycie. Na razie rzadkie w wypadku budżetowych rozwiązań lub jakąś kartę na PCI 3.0. Pamiętajcie jednak, że zaleca się, żeby w każdym wypadku były to jakieś wariacje kart Intel lub Celsio. I powinno być dobrze. Nie oznacza to, że nie zadziałają inne, ale znane są na przykład kłopoty z kartami Realtek czy Broadcom. Przechodząc do zasilania elektrycznego naszego serwera plików, to fajnie by było mieć redundantny zasilacz, ale do budżetowych rozwiązań nie ma parcia. Jeśli nie zamierzacie podłączać więcej dysków niż przewiduje specyfikacja obudowy, to pozostaje tylko pamiętać, że czasem przydaje się, żeby nasz zasilacz nie hałasował za mocno. Drugim elementem zasilania jest UPS i tu już również odradzam oszczędzanie. Ważnym jest, żeby serwer skończył swoją pracę. Nie chodzi tutaj o błędny zapis na dyskach, tylko bardziej o dane w RAM, które nie zdążą być zapisane na dyski i przepadną. UPS powinien potrafić komunikować się z serwerem. Wtedy podczas wyłączenia prądu serwer po prostu się sam wyłączy, spokojnie kończąc wszystkie swoje zadania. Nie potrzeba olbrzymiego UPS-a, wystarczy, żeby podtrzymał serwer przez może kilka minut, aż się ten po prostu sam nie wyłączy. Pod spodem za komunikację TrueNAS z UPS-em odpowiada znany z Linuxopodobnych systemów daemon Network UPS Tool, tak zwany NUT. Listę kompatybilnych UPS-ów znajdziesz w linku w artykule. Na koniec musimy gdzieś umieścić nasze bebechy, więc odnośnie doboru obudowy na pierwszy TrueNAS, tutaj pamiętajcie o dwóch aspektach. Pierwszy to ile dysków i rodzaj, jaki planujemy umieścić w naszym serwerze, w tej właśnie obudowie. Czy to będą dyski talerzowe 3,5 cala, czy też mniejsze 2,5 calowe. Następną decyzją jest, czy obudowa typu tower, którą postawimy wszędzie, czy też może macie, czy planujecie jakąś małą szafę rack, wtedy na pewno warto rozważyć obudowę do serwera typu rack. Dobór dysków to kluczowy element w budowie serwera plików, ale popełniłem już na ten temat szerszy materiał pod tytułem TrueNAS, jak dobrze dobrać dyski do ZFS, do którego po prostu w tym miejscu chciałem odesłać poszczegóły doboru dysków do TrueNAS. Tak by wyglądał totalnie subiektywny przegląd hardware pod pierwszy budżetowy TrueNAS. Pamiętajcie, że nawet nasz najbardziej ukochany serwer na pliki powinien mieć gdzieś swoją kopię. Piszcie, na co nie zwróciłem uwagi lub jeśli macie inne zdanie i co jest dla Was ważne. Pochwalcie się w komentarzach, co tam macie pod swoimi biurkami czy w szafach.
Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!